Jeśli szukasz magicznej formuły lub magicznego słowa, jesteś we właściwym miejscu. Dziś odkryjemy sekrety i specjalne taktyki, które mogą odmienić twoje życie seksualne. Przygotuj się na zaskoczenie swojego partnera, przesuwając granice seksualności. Dodasz zupełnie nowej energii do swojego życia i zgromadzisz niezapomniane wspomnienia w swoim związku. Seksualność powinna być jednym z najbardziej wyjątkowych i ekscytujących doświadczeń w naszym życiu. Jednak wiele osób nie może w pełni doświadczyć tego doświadczenia. Dziś odkryjemy sposoby na czerpanie większej przyjemności z seksu, kierując się filozofią stoicką. Jeśli jesteś gotowy, otwórzmy drzwi do seksualnych sekretów i popłyniemy razem ku nowym horyzontom w tej podróży. Część 1. Siła świadomości seksualnej. Jak zwiększyć przyjemność? Seksualność może być jednym z najgłębszych i najbardziej znaczących doświadczeń w naszym życiu. Jednak przez większość czasu nie jesteśmy w stanie w pełni doświadczyć tego doświadczenia. Codzienny stres i obowiązki utrudniają znalezienie prawdziwej satysfakcji w życiu seksualnym. W tym miejscu pojawia się znaczenie zwiększania świadomości seksualnej. Świadomość seksualna odnosi się do świadomości mentalnej niezbędnej do lepszego poznania siebie i naszego partnera, zrozumienia naszych pragnień i pragnień oraz lepszego cieszenia się chwilą. Poprawa naszej świadomości seksualnej nie tylko zwiększa satysfakcję seksualną, ale także wzmacnia naszą pewność siebie i partnera. Jak więc możemy poprawić świadomość seksualną? Przede wszystkim możemy zacząć od medytacji i ćwiczeń świadomości. Praktyki te pomagają nam głębiej odczuwać nasze doświadczenia seksualne, uspokajając umysł i skupiając się na chwili obecnej. Poświęcenie kilku minut dziennie na medytację może pomóc nam stać się bardziej świadomymi, zarówno mentalnie, jak i emocjonalnie. Kolejnym ważnym krokiem jest kontrola oddechu. Wykonywanie głębokich, kontrolowanych oddechów relaksuje nasze ciało i otwiera zmysły. Dzięki temu doznania seksualne stają się intensywniejsze i bardziej satysfakcjonujące. Poświęcając czas sobie i partnerowi, powinniśmy spróbować lepiej zrozumieć potrzeby i pragnienia nas obojga. Otwarta komunikacja jest kluczowa w tym procesie. Dzieląc się swoimi uczuciami i życzeniami z partnerem, możemy wzmocnić więź między nami. Rozdział 2. Anatomia przyjemności. Poznaj eksploracje zmysłowe. Szukając sposobów na cieszenie się życiem, zapominamy, jak potężnym przewodnikiem mogą być nasze zmysły. Jeśli szukasz większej satysfakcji w seksualności, możesz uczynić to doświadczenie bogatszym i bardziej znaczącym dzięki eksploracji zmysłowej. Każdy z naszych zmysłów oferuje nam niepowtarzalną okazję do pogłębienia doznań seksualnych i zwiększenia przyjemności. Co więc możemy zrobić w tej zmysłowej podróży? Dotyk jest prawdopodobnie najskuteczniejszą częścią doświadczenia seksualnego. Delikatne dotykanie ciała swojego i partnera to jeden ze sposobów na nawiązanie więzi i doświadczenie przyjemności dla obu stron. Siła dotyku stwarza poczucie bliskości, nie tylko fizycznej, ale także emocjonalnej. Zmysł węchu to także świetny sposób na pogłębienie doznań seksualnych. Przyjemny zapach rozchodzący się po pomieszczeniu relaksuje umysł i pomaga nawiązać więź emocjonalną. Podobnie spędzanie czasu przy ulubionej muzyce lub głosie partnera sprawia, że ta chwila staje się bardziej wyjątkowa. Nie należy zapominać także o bodźcach wzrokowych. Światła, kolory i atmosfera otoczenia to ważne szczegóły, które uzupełniają twoje doświadczenia seksualne. Każdy szczegół potęguje doznania zmysłowe. Próbując zrozumieć siebie i swojego partnera poprzez eksplorację zmysłową, ważne jest, aby wykazać się cierpliwością i otwartością. Kiedy obie strony uczą się i doświadczają nowych rzeczy podczas procesu odkrywania, przyczynia się to do silniejszej relacji. Zwiększając świadomość zmysłową, możesz uczynić swoje doświadczenia seksualne bardziej satysfakcjonującymi. Ta podróż to nie tylko fizyczne doświadczenie, ale także proces odkrywania kierowany zmysłami. Część 3. Odkrywanie na nowo energii seksualnej w podejściu stoickim. Energia seksualna to potężna siła napędowa, która wpływa na wiele dziedzin naszego życia. Ale przez większość czasu nie wiemy dokładnie, jak kierować tą energią i jak ją wykorzystywać. W tym miejscu może nas poprowadzić filozofia stoicka. Stoicyzm pozwala nam prowadzić bardziej satysfakcjonujące życie seksualne poprzez przejęcie kontroli nad naszą energią seksualną. Podstawą filozofii stoickiej jest kontrola emocji i wewnętrzny spokój. W tym kontekście należy również wziąć pod uwagę energię seksualną.
Utrzymywanie naszych emocji i pragnień w równowadze pomaga nam bardziej świadomie wykorzystywać naszą energię seksualną. To ważny czynnik zwiększający satysfakcję seksualną. Aby na nowo odkryć energię seksualną, musimy najpierw skupić się na sobie i naszych pragnieniach. Praktyki takie jak medytacja i ćwiczenia oddechowe uspokajają nasz umysł, pozwalając nam lepiej zarządzać naszą energią. Techniki te poprawiają nie tylko nasze życie seksualne, ale także ogólną jakość życia. Zaufanie w relacjach jest kluczem do trwałego i szczęśliwego związku. Artykuł ten, oparty na naukach Marka Aureliusza, wyjaśnia, w jaki sposób można budować zaufanie w relacjach. Nie zapomnij zapoznać się z artykułem, aby zbudować silniejszą relację. Kliknij link w komentarzu, aby poznać szczegóły. Dodatkowo wzmocnienie naszej więzi emocjonalnej z partnerem może pomóc nam efektywniej wykorzystywać energię seksualną. Nawiązanie empatii i pogłębienie więzi emocjonalnych wzmacnia zarówno satysfakcję seksualną, jak i więzi relacyjne. Dzięki stoickiemu podejściu możesz uczynić swoje życie seksualne bardziej satysfakcjonującym, wykorzystując energię seksualną w bardziej świadomy i zrównoważony sposób. Rozdział 4. Wzmocnij więź emocjonalną ze swoim partnerem, sztuka komunikacji i empatii. Więź emocjonalna jest jednym z kamieni węgielnych budowania zdrowego i satysfakcjonującego związku. Chociaż wiele osób postrzega seksualność jedynie jako doświadczenie fizyczne, nawiązanie głębokiej więzi emocjonalnej w rzeczywistości sprawia, że doświadczenie to staje się bardziej znaczące. Wzmocnienie więzi emocjonalnej z partnerem sprawi, że wasz związek będzie solidniejszy i bardziej satysfakcjonujący. Dobra komunikacja i empatia odgrywają ważną rolę w tworzeniu i utrzymywaniu tej więzi. Komunikacja jest siłą napędową związku. Nawiązując otwartą i szczerą komunikację z partnerem, możesz lepiej wyrazić swoje potrzeby i oczekiwania. Dobra komunikacja wzmacnia zarówno więzi emocjonalne, jak i seksualne. Nie bój się powiedzieć partnerowi, co czujesz i pozwolić mu także wyrazić swoje uczucia. Empatia jest kluczem do zrozumienia drugiej osoby i nawiązania z nią głębokiej więzi. Próbując zrozumieć uczucia partnera, możesz nawiązać z nim silniejszą więź. Empatia oznacza nie tylko zrozumienie, co czuje daną osoba, ale także wspieranie jej i sprawienie, by poczuła, że jesteś przy niej. Przyczynia się to do pogłębienia związku i wzmocnienia więzi seksualnej. Wartościowy czas spędzony razem pomaga również wzmocnić więź emocjonalną. Możesz uczynić swoją relację z partnerem bardziej znaczącą, wykonując wspólne czynności, doświadczając nowych rzeczy i bawiąc się razem. Pamiętaj, że ważne jest, aby pielęgnować swój związek i starać się utrzymać go przy życiu. Rozdział 5. Pokonywanie przeszkód mentalnych. Osiągnij wolność seksualną. Seksualność to nie tylko doświadczenie fizyczne, to także proces mentalny. Niepełnosprawność umysłowa może zmniejszyć satysfakcję seksualną i zakłócić naturalny przepływ seksualności. Osiągnięcie wolności w seksualności zaczyna się od pokonania tych przeszkód. Bycie otwartym i szczerym wobec siebie i swojego partnera może sprawić, że seksualność stanie się przyjemniejsza. Wiele osób boryka się z barierami psychicznymi wynikającymi z błędnych wyobrażeń na temat seksualności lub negatywnych doświadczeń, jakie miały w przeszłości. Bariery te mogą obniżyć pewność siebie i utrudniać satysfakcję seksualną. Pierwszym krokiem jest rozpoznanie tych przeszkód i podjęcie świadomego wysiłku, aby je pokonać. Na przykład rzucenie wyzwania negatywnym myślom i zastąpienie ich bardziej pozytywnymi i wspierającymi myślami może sprawić, że twoje doświadczenia seksualne będą bardziej satysfakcjonujące. Dodatkowo, aby pokonać przeszkody psychiczne, ważna jest także akceptacja siebie i swojego ciała. Problemy z obrazem ciała mogą dla wielu osób stanowić znaczącą barierę. Miłość i szacunek do własnego ciała jest ważnym elementem osiągnięcia wolności seksualnej. Podczas tego procesu pamiętaj, aby być dla siebie życzliwym i cierpliwym. Ćwiczenia medytacji i uważności mogą pomóc w przezwyciężeniu blokad mentalnych. Techniki te uspokajają umysł i pomagają skupić się na chwili obecnej. Dzięki temu możesz głębiej doświadczyć swoich doświadczeń seksualnych i cieszyć się nimi. Możesz osiągnąć wolność w seksualności, pokonując przeszkody mentalne. To nie tylko zwiększa satysfakcję seksualną, ale także poprawia ogólną jakość życia. Rozdział 6. Taniec namiętności. Harmonia i synchronizacja seksualna. Jednym z elementów, które sprawiają, że związek jest żywy i ekscytujący, jest pasja i harmonia.
Zgodność seksualna to wyjątkowa więź pomiędzy ciałami i umysłami dwojga ludzi. Ta więź pomaga pogłębić związek i stać się bardziej satysfakcjonującym. Taniec namiętności to świetna okazja do poprawy harmonii seksualnej z partnerem. Harmonia i synchronizacja seksualna polega na wzajemnym zrozumieniu nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie i psychicznie. Ta harmonia z partnerem przyczynia się do wzmocnienia waszego związku i uczynienia waszych doświadczeń seksualnych przyjemniejszymi. Zrozumienie potrzeb i pragnień partnera jest ważnym krokiem w kierunku zwiększenia harmonii seksualnej. Skuteczna komunikacja jest kluczem do harmonii seksualnej. Dzieląc się swoimi uczuciami i pragnieniami ze swoim partnerem, możecie lepiej się zrozumieć. To nie tylko zwiększa satysfakcję seksualną, ale także wzmacnia więź emocjonalną. Pamiętaj, że otwarta i szczera komunikacja sprawia, że twoje życie seksualne nabiera większego znaczenia. Ważne jest również wspólne odkrywanie nowych doświadczeń w celu zwiększenia harmonii seksualnej. Próbowanie różnych zajęć i odkrywanie nowych rzeczy ze swoim partnerem dodaje emocji do waszego związku. Podczas tego procesu nie zapomnijcie okazywać sobie wzajemnego zrozumienia i cierpliwości. Rozdział 7. Wskazówki i porady, jak zwiększyć przyjemność, przedstawiamy filozofię stoicką. Szukasz sposobów na uczynienie swojego życia seksualnego bardziej satysfakcjonującym. Istnieje wiele sposobów na zwiększenie przyjemności, ale możliwe jest głębsze zgłębienie tego doświadczenia dzięki filozofii stoickiej. Stoicyzm może być skutecznym sposobem na zwiększenie satysfakcji seksualnej, ucząc nas panowania nad emocjami i życia chwilą. Jeśli jesteś gotowy, odkryjmy, jak możesz zwiększyć przyjemność z seksualności. Pierwszym krokiem do zwiększenia satysfakcji seksualnej jest lepsze poznanie siebie i swojego partnera. Nawiąż otwartą komunikację ze swoim partnerem i wyraź swoje pragnienia i potrzeby. Pomoże to zarówno tobie, jak i twojemu partnerowi lepiej się zrozumieć i zwiększyć wzajemne zaufanie. Ta szczera komunikacja z partnerem może wzmocnić twój związek. Filozofia stoicka kładzie nacisk na kontrolę emocji w zwiększaniu satysfakcji seksualnej. Utrzymując swoje pragnienia i emocje w równowadze, możesz przeżyć te chwile głębiej. Dzięki temu twoje doświadczenia seksualne będą bardziej satysfakcjonujące. Satysfakcję seksualną można zwiększyć unikając niepotrzebnych zmartwień i pokonując przeszkody psychiczne. Poza tym zamiast postrzegać seksualność jedynie jako akt fizyczny, potraktuj ją jako więź emocjonalną i mentalną. Przejęcie kontroli nad swoimi emocjami i dzielenie się nimi z partnerem może sprawić, że twój związek będzie bardziej satysfakcjonujący. Możesz głębiej poczuć swoje doświadczenia seksualne, zwiększając swoją świadomość mentalną za pomocą technik takich jak medytacja i ćwiczenia oddechowe. Innym sposobem na zwiększenie satysfakcji seksualnej jest eksploracja zmysłowa. Możesz wzbogacić swoje doświadczenia seksualne, korzystając ze zmysłów takich jak dotyk, węch, dźwięk i wzrok. Odkryj rolę każdego zmysłu w tym procesie i ciesz się tą zmysłową podróżą. Pamiętaj, że zwiększanie satysfakcji seksualnej to nie tylko wysiłek fizyczny. Wzmacniając swoje połączenia emocjonalne i mentalne, możesz sprawić, że twoje doświadczenia seksualne będą bardziej satysfakcjonujące. Kierując się filozofią stoicką, odkryj sposoby na zwiększenie satysfakcji seksualnej i uczynienie doświadczenia bardziej znaczącym. Dzisiaj odkryliśmy, jak możesz uczynić swoje życie seksualne bardziej satysfakcjonującym. Pamiętaj, że świadomość i komunikacja są ważne w seksualności, jak we wszystkich obszarach życia. Jeśli spodobał ci się ten film i chcesz zobaczyć więcej treści, nie zapomnij zasubskrybować mojego kanału. Dziękuję, że mnie obserwujesz. Do zobaczenia w następnym filmie.